Cześć! Dzisiaj namalujemy sobie kolejny krajobraz jesienny i malujemy go dlatego, że poprzednim razem niestety nie zapisał mi się dźwięk przy malowaniu obrazu, więc na kanale jest dostępny tylko materiał w wersji przyspieszonej, dlatego dzisiaj na spokojnie namalujemy sobie taki dość podobny pejzaż i wszystko Wam wytłumaczę tak, abyście mogli namalować zarówno ten, jak i poprzedni obraz bez problemu. I ja już sobie przygotowałam kolor biały, żółty, niebieski i czerwony. Konkretne odcienie będziecie mieli w opisie. Tutaj mamy biel tytanową, ciemną, żółtą, błękit wtalo oraz bordowy. I zaczniemy sobie od tła. I tło zrobimy sobie takie lekko szarawe, takie za mgłą. Od Was zależy, czy ono będzie wpadać lekko w niebieski, czy lekko w pomarańczowy może. Ja zrobię taki bardziej żółte, natomiast takie wpadające lekko w szary. I do tego używam po prostu mieszankę trzech kolorów. I w ten sposób sobie mieszam i patrzę, co mi wychodzi. Jeżeli wychodzi kolor zielony, to znaczy, że jest za dużo żółtego i niebieskiego, prawda? Więc dodajemy czerwony. Gdyby wyszedł fioletowy, to dajemy żółty, prawda? Jeżeli wychodzi pomarańczowy, to dajemy niebieski. No i jakoś to w ten sposób idzie. I staramy się tutaj stworzyć taki, no może taki lekko właśnie wpadający w żółty, ale żeby on nie był całkowicie taki właśnie jaśniutki, tylko taki zgaszony. Jeżeli chcecie pójść na łatwiznę, to śmiało możecie oczywiście użyć sobie koloru czarnego, to wtedy wyjdzie Wam od razu taki siwy. No a ja próbuję sobie tutaj w ten sposób zadziałać. No, może coś takiego. Ładny ten zielony, powiem szczerze. Będziemy go jeszcze wykorzystywać. Okej. No i tutaj może resztę tego żółtego niech będzie. Okej. No taki lekko zielonkawy, może jeszcze kapkę czerwonego. Niech będzie. Zostawię sobie ten kolor. Niech on sobie tutaj będzie. On nam się przyda. I teraz trochę tego koloru wrzucam sobie tutaj i tworzę taki po prostu bardzo jasny odcień. To będzie tło, czyli takie niebo. No widać, prześwituje tutaj kolor żółty najbardziej, natomiast nie jest to taki pstrokaty żółty, tylko taki właśnie zamglony, niewyraźny. A jak już mówiłam, możecie użyć koloru czarnego. A nawet tak szczerze mówiąc, nie musicie w ogóle dodawać czarnego, ponieważ możecie zrobić bardziej kolorowy, żywy ten obraz. Ja tutaj bym chciała właśnie uzyskać taki efekt takiej mgły, czyli taki typowy krajobraz jesienny. Dobrze, no mamy. Zobaczymy sobie, jak to wygląda. Jest dobrze. Weźmiemy sobie właśnie ten odcień, może być jakiś płaski pędzelek i tutaj smugami możemy zamalować pół tła. Tutaj w tym obrazie tak co najmniej, nawet troszeczkę więcej. Tutaj nie musimy się przejmować, możemy śmiało malować później na tym tle. Ono jest jaśniutkie, nie będzie nam w ogóle w niczym przeszkadzać. W poprzednim obrazie malowaliśmy taką rzeczkę, przepraszam, staw. Teraz namalujemy sobie rzeczkę. Tak, myślę, że będzie dobrze.
Dobrze. Zaznaczmy może, jak ta rzeczka będzie sobie płynąć i powiedzmy tutaj, używam tego samego odcienia, zobaczcie. Może niech ona sobie w ten sposób tutaj płynie. O, mniej więcej tak. Może niech ona tutaj będzie taka szersza. O, niech będzie tu. Dobra. No i tu będzie taka rzeczka. Ok. No i jest. I mamy tutaj mniej więcej zaznaczone wszystko. Wezmę teraz mniejszy pędzelek i stworzymy sobie odcień ciemniejszy od tła, ale nadal dość jasny. I tutaj wezmę ten kolor, który używaliśmy, bo dlaczego nie? I wymieszam sobie z tym i będę tworzyć takie po prostu kolory nieco ciemniejsze, natomiast one nadal są takie blade, pozbawione jakiegoś koloru wyrazistego. I tutaj będziemy sobie zaznaczać takie jakieś, powiedzmy, w tle zarośla, które są właśnie oddalone, są za mgłą, mają te niewyraźne kolory. Tutaj zobaczcie fajnie, jak ten kolor nieco wpada w kolor zielony, bo to wtedy nam fajnie tu pasuje. Natomiast, jak mówię, możecie zrobić tutaj również w kolorze niebieskim, czyli bardzo jasno niebieskie tło, a później nieco ciemniejsze jakieś zarośla. To również będzie pasować. Tutaj maluję, zobaczcie, coś takiego, natomiast nie musicie malować świerki. Można tutaj, to jest pełna dowolność, co chcemy namalować. Wezmę nawet może taki pędzelek z wachlarzem i powiedzmy tu jeszcze namaluję taką bliższą jakąś choinę. Ok. Im jakiś obiekt jest bliżej, tym ciemniejszy kolor. Tutaj kierujemy się tą zasadą. Możemy używać tylko tych dwóch kolorów. Może więcej, o, się nam miesza z tym tłem. Nie musimy się martwić o jakąś strukturę. To może być plama. Dosłownie to nie musi być tak, że te igiełki będą bardzo widoczne. To może być naprawdę jakaś taka większa plama, nie ma znaczenia, bo to jest dalszy plan i to nawet nie powinno być jakoś bardzo wyraźne. Ok, tak może być. Wezmę sobie jakiś kolejny pędzelek i teraz może wezmę tak, a wezmę kapeczkę niebieskiego troszeczkę. Ok, i tutaj jeszcze sobie zaznaczę, że tutaj są jakieś takie zarośla. I teraz tak, możemy sobie poprzyklepywać, tak? Zobaczcie, w ten sposób. Możemy sobie to rozmazywać kółeczkami też, jak najbardziej. To jest też dowolność. Powiedzmy w ten sposób, o. No i mieszamy sobie te dwa kolory. Możemy dodać jakiś inny, na przykład ten niebieski. Jak ktoś ma ochotę, to czemu nie? Okej. I teraz może zróbmy tak, że tutaj pociągniemy takie drzewa już ogołocone z liści. I teraz tak, im ciemniejszy odcień, to znaczy, że jest ten obiekt bliżej, dlatego
Ten będzie dosyć blisko. Teraz weźmiemy sobie może trochę jaśniejszy, a ten będzie już tutaj dalej. I ten też będzie gdzieś dalej. O. Ej, no i może jeszcze tu tak całkiem gdzieś daleko. Powiedzmy. Niech będzie. No i może tu jeszcze tak się pokuszę. Może trochę jaśniej. Pokuszę się o takie, jakby jeszcze ogołocone jakieś krzewy. Coś tam w tle jest. Może o, jeszcze tak sobie pociągnę w ten sposób. No. Jakieś takie różne formacje. Może teraz troszkę ciemniejsze. A, wezmę nawet więcej niebieskiego. Niech będzie. I powiedzmy, że tutaj stworzę takie bliższe krzewy. O, tu. No tutaj coś jest. Może trochę przesadziłam. Może troszkę więcej tego koloru. Okej. I też przyklepywanie w ten sposób, kółeczka albo i przeklepywanie i kółeczka. Nic wyraźnego. No. Może teraz. A wezmę jeszcze trochę czerwonego, powiedzmy. O, też ładnie to wygląda. Czerwony, niebieski. Jeszcze troszkę. Zobaczymy jak teraz. Byle żeby nam nie wyszedł jakiś taki zbytnie fioletowy. I powiedzmy, że zaznaczę sobie tutaj jeszcze taką najbliższą jakąś choinę. Niech będzie. Albo niech ona wychodzi poza kadr. Tak będzie jeszcze lepiej. O. No i tak widzicie, maluję taką kreseczkę, a potem w jedną stronę, w drugą. No i w ten sposób. To jest drugi plan. Tu się nie musimy naprawdę przejmować. To może być plama. To też będzie dobrze wyglądać. Natomiast zróbcie jakieś taką przerwę pomiędzy jedną a drugą gałęzią, żeby nie było aż takiej plamy. Żeby nie przesadzać troszkę. Wezmę ten kolor i tutaj poprawię, bo jednak on mi się bardziej podoba. Jest taki bardziej szary i trochę bardziej pasuje do jesiennej scenerii. Takie mam wrażenie. Więc zróbmy to. I to samo może tutaj coś jeszcze. Dobrze, ale tym razem dodamy więcej koloru tego tła w tym miejscu. I powiedzmy, że sobie tutaj jeszcze to rozmażę. Więcej jeszcze. Jeszcze więcej. O, super. Coś tam jest jeszcze. Może jakieś takie właśnie, o, coś takiego. Kreseczki. Dobra. No i teraz jeszcze muszę to przyciemnić. Muszę odtworzyć ten kolor tak na szybko. Więcej niebieskiego. Okej. No, prawie się udało. Okej, muszę go odtworzyć po to, żeby to faktycznie było troszeczkę bliżej. O, super. No. A tutaj właściwie to możemy wziąć ten kolor. Jest najciemniejszy. I tu zrobić taką bazę pod ten brzeg. Czemu nie? I właściwie to, ja bym tutaj to zblendowała jeszcze. O.
troszkę, tu jeszcze troszkę bym to też zblendowała, żeby nie było aż takiego przejścia. No. No i tu też musimy zaznaczyć, że tutaj jest jakaś tam trawa. Niech będzie. Dobra. Teraz wezmę sobie pędzelek do szczegółów i jeszcze sobie stworzę ten kolor tutaj i zaznaczę takie puste gałęzie. Nie muszą być wszędzie, no ale tak kilka można zaznaczyć. Tak po prostu. O, może trochę poprawimy to drzewo. Może faktycznie jeszcze tutaj, o, niech będzie tak, taka skręcona ta gałąź. No i tu niech coś będzie, coś tutaj wystaje. Możemy się tutaj pobawić, jeśli chcemy. Może więcej teraz tego jasnego koloru i tu też może coś namalujemy. To tu może w dół. O, czemu nie? Tutaj fajny kolor nam wyszedł, czyli taki lekko zielonkawy, czyli tutaj jest mieszanka żółtego, niebieskiego i czerwonego, no ale ładny dosyć kolor. Jeszcze tą resztkę żółtego wezmę, mi się podoba. I źródło światła określę sobie z tej strony, bo tu będą drzewa, żeby za dużo cienia nie malować, to z tej strony i troszkę tutaj rozjaśnię, dodam więcej zieleni, więcej koloru. To też będzie taki znak właśnie, że tutaj jest bardziej oświetlona część. No i tutaj takim pędzelkiem szczecinowym już dodaję jakąś tam wstępną fakturę. Coś tu jest. Dodałam do palety umbrę paloną i kolor czarny. Stworzę sobie taki odcień właśnie ciemniejszy, czyli tam umbra palona czarny. Niech będzie. Może jeszcze kapkę niebieskiego. A kapeczkę. O, niech będzie. Może więcej. A, jeszcze czerwony. Co tam? Możemy się trochę pobawić. Kto nam zabroni? No i możemy sobie namalować fajnie pierwsze drzewa. Pomyślałam, że można byłoby rzucić jedno drzewo tu, albo i nawet więcej drzew. Zobaczcie, tutaj już używam bardzo ciemnych kolorów. Wezmę sobie większy pędzelek. Możemy rozcieńczyć troszeczkę farbę z wodą, byleby nie przesadzić. Ja mam tendencję do przesadzania. Ok. Tutaj troszkę nam się to miesza z tłem, trzeba będzie to poprawić. Natomiast tak, już możemy tutaj zaznaczyć kilka takich drzew. Powiedzmy tu. Drugie drzewo też tutaj pochylone tą stronę. Zaznaczamy takimi pociągnięciami. Tutaj musimy to poprawić na dole, żeby tutaj pień był troszkę grubszy. Ok. I może tak, żeby nie psuć wszystkiego, to jeszcze dam pochyloną w tą stronę. Ok. Niech będzie. Tego może jeszcze wysunę jeszcze bardziej, że on będzie przy samym brzegu. I może tak wezmę sobie tutaj na bok, dodam trochę tego jasnego koloru i jeszcze tak tutaj tak dodam
troszkę jaśniejszy, czyli taki już daleko, no ale tu będzie. Takie proste te drzewa jakieś. Dobra, może być. Natura się postarała i wszystkie w jedną stronę położyła. Okej. Okay. Miesza się to mi troszeczkę z tłem. Nawet ciekawie to wygląda. Nie będę już tego poprawiać. Nie będę się zadręczać tym. Zostawmy to na razie. Wracam do cieniutkiego pędzelka. No i tutaj musimy się trochę pobawić. Poprawię sobie tu. No i powiedzmy, może najpierw ten kolor. Ten tu. I tu faktycznie mogę zaznaczyć jeszcze jakieś gałązki, powiedzmy. O, tak. Może tak. No, może jeden będzie szedł sobie w ten sposób tutaj w dół. Lubię takie gałęzie malować. Trochę to czasu zajmuje, ale niech będzie. Będzie ładniej. Ok. Tutaj nie przesadzam. Maluję kolejne drzewo. Ono jest z tyłu, także nie musimy tutaj tak się bardzo starać. I teraz weźmiemy sobie to drzewo, które będzie bardzo widoczne. I no tu możemy już troszkę się bardziej postarać, jeżeli chodzi o te rozgałęzienia. Pamiętamy, że im dalej od pnia, tym one są cieńsze. Żeby były cienkie, to trzeba sobie rozcieńczyć troszkę tą farbę z wodą i będzie wszystko dobrze. No i tutaj już coraz krótsze, coraz krótsze. O, niech będzie. Może tu jeszcze taki będzie wystawał, powiedzmy. No. A tu dam taki z przodu. Niech idzie sobie tu. W ten sposób. Nie musicie malować identycznie jak ja. Gałęzie się różnie układają, także bez paniki. I może. A tu damy tak w dół. Gałąź. Tu damy tak na wprost. Okej. Tak. Tak. O, niech będzie. Starczy. Tego musimy poprawić. No. No i tu oczywiście to samo musimy. Kilka takich gałązek namalować. Im więcej liści chcecie, to tym mniej gałązek możecie namalować, bo po prostu liście to przykryją. Ale jeżeli chcecie takie ogołocone gałązki, no to niestety trzeba to wszystko namalować. Tutaj można malować i malować, ale co tam, nie musimy się aż tak przejmować. I tutaj jeszcze bym chciała namalować taką gałąź z tej strony, czyli tutaj jest jakieś drzewo, ale ono jest poza kadrem. O, no i starczy. No, albo jeszcze.
Rozcieńczamy troszkę tą farbę. Tu trochę pogrubimy. Dobra. I niech będzie. No i teraz przechodzimy do fajnego etapu, czyli mamy tutaj rzeczkę i żeby ona miała sens, to musimy ją oczywiście troszkę poprawić, przyciemnić. Wezmę sobie ten kolor. Chodzi o to, żeby odwzorować ten, który jest tutaj i będę po prostu tutaj sobie zaznaczać różne takie właśnie kolory, czyli tutaj co widzę. Mniej więcej staram się zrobić lustrzane odbicie, czyli tu będą właśnie te krzewy. Tu już tam ucieka ta rzeka w dół, także tu już będzie mało co widoczne. Tutaj tylko tak delikatnie. Ok. I teraz tak, wezmę sobie, mam taki pędzelek, on jest lekko zwilżony w wodzie. I tutaj, zobaczcie, tak sobie pionowo to rozmazuję. Mam zwilżony w wodzie, dlatego że już to zdążyło nam wyschnąć. Ale jeżeli to jest świeże, jeszcze ta farba nie wyschła, no to można bez namaczania pędzelka też coś takiego nam się zrobi bez problemu. Ok, no i zaznaczamy, że tutaj jest faktycznie odbicie jakieś. Natomiast to jest rzeka, to jest niewyraźne to odbicie. Ok, teraz prawo, lewo, prawo, lewo. Ok, no i mamy tutaj coś odbite. Mamy jeszcze to drzewo, tak? Mamy jeszcze to. Musimy tworzyć. Tutaj mamy ten kolor, który był używany. Tak, to jest ten. No i tutaj też to będzie mniej więcej widoczne. Czyli tutaj zaznaczamy tak mniej więcej. Ok. Tutaj, że coś jest. Takie lustrzane odbicie, natomiast takie niewyraźne. Nie musi być idealnie gałązka w gałązkę wszystko przemalowane. Dobra. No i tak delikatnie tutaj rozmazuję. Tutaj delikatnie po to, żeby zachować jeszcze takie odstępy pomiędzy tymi gałązkami. Jak wyjdzie plama, to wyjdzie oczywiście. To mniejszy problem. No ale możemy się postarać, żeby to jakoś się fajnie odbijało. No, może być. No i teraz mamy drzewa. Musimy wybrać właśnie te kolory. I teraz idzie w tą stronę, to tu będzie szło w tą stronę, tak? Tu będzie szło od początku i lecimy tu. Tutaj mamy w tą stronę przechylone, czyli tu będzie w tą stronę, tak? O, lecimy tak. Tutaj też, no może trochę za bardzo to przechyliłam. Dobra. Troszkę za bardzo to przechyliłam, no ale nie szkodzi, wyprostuję to w ten sposób. O, dobra. Wezmę sobie trochę tej farby właśnie i jeszcze to sobie tak delikatnie rozmarzę. Ok. Może sobie zamoczę leciutko w wodzie i jeszcze sobie tak to delikatnie, zobaczcie, rozmarzę, tak wzburzę. Natomiast tu myślę, że potrzebne jest więcej tego koloru. O, zdecydowanie już teraz to lepiej wygląda. No i rozmazujemy sobie tak troszkę. No, coś tu po prostu jest. Tutaj też musimy to sobie rozmazać. Tu to samo. Dobra. Jest. Trochę za bardzo to przechyliłam. Naprawimy to tylko w ten sposób, czyli przechylając te drzewa bardziej. O. Trudno, zdarza się, prawda? Dobra, teraz już jest troszkę lepiej. Wezmę sobie jeszcze czysty pędzelek. Tylko zamoczę go w wodzie. I jeszcze
troszkę to rozmarzę, póki to jeszcze jest świeże. Ok. No. Jak widzicie, tutaj nie byłam tutaj do końca. Tutaj sobie zrobimy brzeg i mamy tutaj kolor zielony. I dodam jeszcze do palety kolor żółty. Stworzę sobie ciemny odcień, czyli wezmę kolor niebieski i żółty. Może jeszcze czerwony. Ok, mam ciemny odcień, fajny. Może kapkę czarnego? Zobaczymy. Najpierw zrobimy tu. Ok, i tutaj zamalowuję sobie ten brzeg. Aha, super. Tutaj może być trochę grubszy, tutaj oddala się. Dobra. Troszkę sobie tutaj zblenduję tą granicę. No i wezmę jeszcze ten zielony i zaznaczę sobie, oj, zaznaczę sobie tutaj też cień mniej więcej, który będzie padał. O, mniej więcej może tak. Później to będziemy sobie wszystko wymalowywać, zaznaczać. Na razie tylko takie cienie. Może jakiś tutaj cień też będzie padać delikatnie. Natomiast tu jest jakaś mgła, to tylko tak sobie delikatnie zaznaczę. Ok. No i mamy tutaj jakieś tutaj cienie. Ok, może właściwie więcej tego koloru niebieskiego, czerwony niech będzie. O, super, jeszcze ciemniej zrobimy. Tak, żeby tu faktycznie był jakiś cień, może jeszcze tu. Tutaj też może jakiegoś takiego krzaczka. No i tu może też będzie jakiś cień. Jeszcze sobie dorobię trochę farby. Taki po prostu ciemna zieleń. Natomiast tutaj malując taki jesienny krajobraz, to używam takich mało pstrokatych farb. Znaczy one i tak są pstrokate, bo ja lubię takie kolory, takie bardziej żywe. Natomiast jak na mnie, to one są zgaszone. Dobra, może być. Teraz nadamy troszkę kolorów. Czyli weźmiemy sobie żółty, może tu na bok, i kapkę czerwonego. Ok. I mam taki pędzelek z wachlarzykiem, ale możecie użyć jakiegoś innego szczecinowego. I będziemy sobie powolutku zaznaczać takie liście. O. Właśnie tutaj. Może wezmę troszeczkę koloru brązowego. O, z żółtym. Dobra. I zaznaczę tutaj, zobaczcie, tak z daleka, że tutaj coś jest. Tutaj też musi coś być. Tak delikatnie kilka. O, kilka. Niech będzie. Tutaj umbra palona idzie w ruch oraz żółta, ciemna. Tutaj też może zaznaczę na brązowo. A co? Niech będzie. Dobra. No i teraz może więcej koloru żółtego. Tutaj. Może tutaj
też dam, chociaż tutaj nie ma żadnej gałęzi, ale będziemy udawać, że jakaś jest. I może tutaj na czubkach, tylko po prawej stronie, czyli tak od strony słońca, zrobię takie delikatne rozjaśnienia tam, gdzie było więcej koloru brązowego. Dobra? I teraz tutaj jeszcze to. Może teraz wezmę więcej koloru czerwonego. Ok? No i jeszcze tutaj zaznaczę trochę. O. Może teraz wezmę trochę zielonego. Trochę jeszcze też odznaczę jedno drzewo od drugiego. I tak sobie myślę, tu jeszcze trzeba będzie, więc może wezmę czerwony, a niech będzie tu, czyli taki lekko z żółtym. Coś niech będzie. I tutaj jeszcze tak kilka listków. Tutaj już po prostu większość liści się wytraciła. No i może jeszcze dam takie czerwieniące się listki na tym drzewie. Tutaj troszeczkę przykryjemy jeszcze pień. Dobra. Teraz wezmę sobie może taki pędzelek. I wezmę ten kolor, może kapkę zielonego też. I zacznę tutaj malować takie liście, które opadły. Czyli maluję po prostu takie pociągnięcia pędzlem, tylko i wyłącznie w niektórych miejscach. O, po prostu coś takiego. Tak samo tutaj też. Tutaj leżą jakieś liście, no albo jakaś trawa tu jest, no coś tu jest. Po prostu niech będzie. No i kolor czerwony oczywiście też tutaj musi być. O, troszeczkę koloru czerwonego. No i tu też byłoby dobrze namalować, tak. Tutaj też tak troszeczkę ten cień rozbije. No. Czyli coś tam sobie leży. Dobra. Więcej koloru żółtego dam sobie tutaj. To będzie też takie moje leciutkie rozjaśnienie. Tutaj światło jest rozproszone. To znaczy nie będzie takiej dużej różnicy pomiędzy światłem. Nie będzie takiego kontrastu. Natomiast tutaj, dając więcej koloru żółtego, zaznaczę, że faktycznie z tej strony jest troszkę jaśniej. Czyli z tej strony. O, tutaj. Możemy się teraz troszkę pobawić. Wezmę sobie troszkę mniejszy pędzelek. Kolor żółty. I zaznaczę sobie takie listki, które opadły sobie tutaj na tą rzeczkę i sobie płyną gdzieś z nurtem. Tutaj może pod drzewem trochę więcej tego koloru żółtego. Faktycznie to musimy zaznaczyć, że tutaj to są liście, które opadły. Oj. Takim pędzelkiem malutkim. Możecie używać jeszcze mniejszego albo większego, jak chcecie. Po prostu zrobicie większe plamy. Też to będzie wyglądać. Nie ma co się przejmować. Gdzieś tam się zapodział zielony. Też dobrze. Dobra. No i tu oczywiście też musimy zaznaczyć, że tu są jakieś liście. No i może trochę czerwonego też.
No. Teraz troszkę się tutaj pobawię. Wezmę znowu tutaj umbrę, kolor czarny. Używaliśmy też czerwonego, z tego co pamiętam, i niebieskiego. Przeszło troszeczkę, więc dodam trochę cienia, może więcej niebieskiego. Troszkę cienia tutaj sobie dodam. Może taki, o, takie korzenie. Tak, teraz tu, żeby troszkę zaznaczyć, że jest jakaś taka faktura. Samo. Tutaj. No, tutaj wezmę może ten kolor. O, taki szary wyszedł. Okej. I z tej strony takim jaśniejszym. Nie będzie za dużego kontrastu, ale on nie musi być. Może więcej teraz tego jasnego. O. No i tu takimi możecie kreseczkami cieniutkimi albo pociągnięciami, jak chcecie. Jeżeli chcecie, żeby obraz był szczegółowy, no to musicie się troszkę tutaj postarać. Natomiast tutaj, nawet jeżeli zrobicie takie pociągnięcia, to też będzie dobrze. Ok. Tu teraz wezmę może ten kolor jasny i kapkę żółtego, czyli troszkę żywszy kolor, i tutaj rozjaśnię to bardziej, dlatego że jest bliżej słońca, bliżej źródła światła. Trochę to odetnę, czyli wezmę ten ciemny kolor i odetnę krzaczka od tego pnia. O, może tak. No i a wiecie co, jeszcze wezmę tak, może zamieszam, czyli taki jasny odcień, i tutaj stworzę taki krzaczek, taki bardziej rozjaśniony. Może tu i tak samo tu. Może wezmę sobie pędzelek szczecinowy jakiś, na przykład ten. I tak jeszcze, o, zaznaczę troszkę tu, tutaj też, natomiast niedużo. Ok. No i mamy tutaj jakieś rozjaśnienia. Może jeszcze tutaj taką jakby trawę pędzlem szczecinowym. O, w ten sposób. Jakąś fakturę. Może jaśniejszy teraz. A tak w różne strony. Dobra. Natomiast nie za jasne, żeby nam się to nie mieszało. Dobra. I jest w porządku. Wracam do tego jasnego odcienia i tutaj zaznaczę, zobaczcie, mniej więcej tutaj, nie na środku, ale o, takie kreseczki mniej więcej tu, żeby zaznaczyć brzeg, a to na dole, tak pomiędzy tą linią, to jest po prostu też odbicie,
Czyli tu to jest odbicie, tak? O. Niech będzie w ten sposób. Mogę jeszcze tak. Weźmiemy tak. I jeszcze takie rozjaśnienia sobie namalujemy, takie błyski w wodzie. Takie pociągnięcia, o. No, niech będzie. Może jeszcze tak. Wezmę jakiś kolor zielony, niech będzie taki. I może tutaj jeszcze zaznaczę, powiedzmy, jakąś trzcinę czy coś. No, niech będzie. Tutaj jeszcze coś jest. Niekonieczne. Jak Wam się podoba, to śmiało. Takie kreseczki. Rozcieńczamy farbę z wodą i tworzymy jakąś taką trawę. Ok. Wezmę jeszcze sobie taki czerwony kolor i jeszcze tutaj zaznaczę, jakby takie jeszcze w trawie były liście. Tutaj może, nie mam już żółtego. Dobra, to jeszcze tak żółty. Teraz trochę zielonego. I może jeszcze faktycznie wezmę może ten żółty z tym kolorem, taki jaśniutki, a jeszcze sobie tutaj tak rozjaśnię, taką trawkę sobie dodam. Trochę jeszcze blasku. Natomiast tutaj już musi być trochę ciemniej. No i tutaj jeszcze może przyciemnię. O. Dam jakiś taki. Dobra, niebieski, czerwony. Okej, i żółty. Tutaj też będą jakieś krzaczki.
może jeszcze tutaj tak trochę tej trawy, żeby nie było, że to tylko z jednej strony rośnie, tylko tu jeszcze też jakąś taką trzcinę. O. Może trochę jeszcze jaśniej. Dobra, jeszcze brązowy z czarnym. Może niebieski jeszcze. Obraz jest już gotowy. Pamiętajcie, możecie używać różnych kolorów. Nie musicie konkretnie takich. To jest tylko przykład. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Do następnego razu. Cześć!